Cześć, dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj w księgarni Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z okazji nadchodzącej Nocy Księgarni. Jest to ogólnopolski festiwal, w którym uczestniczymy już po raz drugi i w związku z tą okazją oferujemy Wam 20% rabat na wszystkie zakupy dokonane w naszej księgarni w dniach od 22 do 24 października. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową. A teraz, jako że mam do uszykowania zamówienie, przy tej okazji pozwolę pokazać sobie Wam kilka tytułów, które nabyć w naszej księgarni możecie, a musicie wiedzieć, że w sprzedaży mamy prawie 100 różnych właśnie publikacji. Pierwsza na liście jest biblioteka. Biblioteka, czyli czasopismo wydawane przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu. Jest to recenzowany rocznik naukowy o zasięgu międzynarodowym, kompendium wiedzy o współczesnym bibliotekarstwie, bibliologii, informacji naukowej, dokumentacji i prasoznawstwie. W każdym numerze znaleźć możecie od 12 do 15 artykułów poświęconych różnym tematom, na przykład dziejom bibliotek, historii księgozbiorów, historii kolekcji, historii księgarni, wydawnictw czy archiwów, polemika na przykład na temat egzemplarza obowiązkowego, zagadnienia dotyczące bibliotekarstwa praktycznego, otwarta nauka, otwarty dostęp czy repozytoria również tutaj się pojawiają, jak również poziom czytelnictwa, rola książki czy sposoby organizacji i zarządzania biblioteką. Omawiane są również kolekcje, na przykład komiksy, literatura czy rękopisy. Także serdecznie polecam, to jest numer najnowszy za 2020 rok. Tak, wkładam do pudełka. Numer drugi na liście, komiks Okolice Autobiografii. Bardzo, bardzo tutaj świeża publikacja, niedawno trafiła do nas z drukarni, zawierająca teksty różnych autorów poświęcone tematyce właśnie autobiografizmu i biografizmu w komiksach. Jeden z tekstów na przykład przybliża historię sporu pomiędzy więźniarką, byłą więźniarką obozu Auschwitz, a Muzeum w Oświęcimiu. Spór ten dotyczył grafik, które była więźniarka tworzyła w trakcie pobytu w obozie na polecenie Józefa Mengele. Jej zadaniem było stworzenie podobizm Romów, na których Mengele przeprowadzał eksperymenty. Po II wojnie światowej, kiedy grafiki te trafiły do muzeum, muzeum zwróciło się do autorki z prośbą o potwierdzenie autentyczności tychże rysunków. W tym momencie autorka zażądała zwrotu grafik, ponieważ dla niej to była po prostu pamiątka związana z jej życiem. Muzeum w tym momencie odmówiło, było przeciwne, ponieważ z ich perspektywy były to i są to po prostu dokumenty historyczne. Co ciekawe, autorkę tychże grafik poparli znamienici twórcy komiksowi ze Stanów Zjednoczonych na czele ze Stanem Lee, czyli człowiekiem, który między innymi był współautorem, współpomysłodawcą postaci takich jak Spider-Man czy Thor. W publikacji również wiele innych ciekawych artykułów, także serdecznie zachęcam. Nowinka wydawnicza trafia do pudełka. Na liście numer 3. Teraz z czasów bardziej współczesnych cofamy się do początku wieku XVI. Jest to książka Opusculum de Arte Memorativa Jana Szklarka, bernardyński traktat mnemotechniczny z 1504 roku. Tu pojawiają się pytania. Czy chcielibyście może dowiedzieć się, w jaki sposób można znacznie zwiększyć zakres i trwałość pamięci? A może słyszeliście kiedykolwiek o Pałacu Pamięci, metodzie łańcuchowej albo o hakach pamięciowych? Jeśli interesują Was takie tematy, serdecznie zachęcam do sięgnięcia do tej publikacji, ponieważ to pierwsza polska monografia poświęcona sztuce pamięci w Polsce XV i XVI wieku. Opowiada o pierwszym drukowanym podręczniku mnemotechniki z 1504 roku, pierwszym polskiego autorstwa. W środku znajduje się m.in. reprint, ponieważ dzieło było bogato ilustrowane, zawiera ponad 40 drzeworytów przedstawiających mnemoniczne cyfry i litery. Także publikacja ta to pasjonujące wprowadzenie w dawne techniki nauczania i uczenia się, a także techniki wygłaszania mów i kazań. Serdecznie zachęcam do sięgnięcia i przybliżenia sobie tejże tematyki. Publikacja trafia do naszej paczki. A na liście numer 4 z wieku XVI przenosimy się w wiek XIX, ponieważ kolejny tytuł, który został zamówiony, to Polacy i materia celtycka w XIX wieku. Czy wiecie, kiedy pojawili się pierwsi Polacy w Irlandii i co tam robili? A może wiecie, kim byli atleta, nowoczesny Herkules, król ognia i polska salamandra?
Ta książka to opowieść pasjonatki kultury celtyckiej i miłośniczki historii XIX-wiecznej, która dotyczy spotkań ludzi i kultur z dwóch przeciwnych granic Europy. Napisana językiem bardzo barwnym i żywym. To nie jest suche nagromadzenie faktów, ale przybliżenie postaci tamtych czasów, ich fascynacji i pasji. Jest to drukowana wersja pracy doktorskiej poświęconej relacjom historycznym i kulturalnym Polakom i mieszkańców Irlandii i Szkocji. Polacy, materia celtycka w XIX wieku, do paczki. Numer 5 na liście, dzieło, które w oryginale powstało w XVI wieku, dokładnie w 1534 roku, może otworzę, bo od razu będzie prezentować się piękne wnętrze. To jest dzieło Stefana Falimirza, o ziołach i mocy ich, wydane w Krakowie przez Ungera, a do druku podane w 2017 roku przez profesora Wiesława Wydrę. Jest to pierwsza polska encyklopedia przyrodniczo-lekarska, bogato ilustrowana. Reprint, który tutaj trzymam w dłoniach, powstał na bazie oryginału z zasobów Biblioteki Narodowej w Warszawie. Także to również serdecznie polecam. Seria Libri Librorum, prezentująca właśnie reprinty najwspanialszych dzieł. Trafia do paczki. Numer 6 na liście, XVI wiek za nami, a wracamy do XXI, zeszyty komiksowe, kolejne czasopismo, tym razem współwydawane przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu oraz Instytut Kultury Popularnej. Każdy numer jest poświęcony innemu wybranemu tematowi. Najnowszy numer, 32, dotyczy zinów, ale wcześniejsze numery na przykład podnosiły tematykę folkloru w komiksie, superkobiet albo surrealizmu w komiksie. Na naszej stronie możecie nabyć numery od 19 do 32. Ten najnowszy, niedawno właśnie przyjechał do nas z drukarni, zawiera dodatkową publikację 6 błędów najczęściej popełnianych przez początkujących rysowników komiksowych i jak je naprawić. Serdecznie polecamy, bardzo ciekawa publikacja. Trafia do paczki również. Numer 7 to rękopisy na zamówieniu. Rękopisy ukazały się w serii Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. To jest seria informatorów poświęconych wybranym kolekcjom naszym właśnie specjalnym w bibliotece. Rękopisy omawiają pokrótce oczywiście kolekcję rękopiśmienniczą, w której mamy ponad 8 tysięcy egzemplarzy. 8 tysięcy rękopisów datowanych zarówno na wiek XI, jak i na wiek XXI. Sięgając po ten informator, oprócz tego, że możecie obejrzeć też piękne ilustracje, zapoznać się bliżej właśnie z tym, co w kolekcji się rękopiśmiennej znajduje, możecie między innymi zapoznać się z rękopisem batackim stworzonym przez plemię Bataków z Sumatry, który powstał na korze drzewa, ale możecie się też dowiedzieć na przykład, czym są duchy przyjaciół w formie rękopiśmiennej albo jaki związek mają sztambuchy z puklami włosów i haftami. W ramach tej serii dostępne są także publikacje na przykład opisujące kolekcję ikonograficzną, kolekcję kartograficzną lub masońską. Też serdecznie zachęcam, pięknie wydane publikacje. Rękopisy trafiają również do paczki. Numer 8 na liście, wyjątkowa publikacja, którą chcę Wam teraz zaprezentować pod tytułem Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018 Zasoby działania ludzie. Ta publikacja ukazała się z okazji obchodów jubileuszowych stulecia Uniwersytetu Poznańskiego, który od 1955 roku nosi nazwę Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jubileuszu Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. To opracowanie to podróż przez historię jednej z największych bibliotek naukowych w Polsce, opisujące zarówno zasoby, które biblioteka przez te lata zgromadziła, działania wokół tych zasobów, jakie były podejmowane, aby je popularyzować i aby tutaj też wprowadzać do obiegu nauki światowej, jak również jest opowieścią o ludziach, którzy współtworzyli te instytucje i nadal tworzą, którzy oddali niejednokrotnie swoje prawie całe życie tutaj właśnie pracy. Także serdecznie zachęcam do zapoznania się z historią naszej instytucji.
Numer 9 pocztówki. Pocztówki, drodzy. Oferujemy również w sprzedaży, to jest taki nasz mały hit, bym powiedziała, wydawniczy. Mały ze względu na format, mały też ze względu na cenę, ale tak naprawdę myślę, że bardzo ciekawy, jeśli chodzi o zawartość. To są, ta seria prezentuje wybrane elementy z kolekcji ikonograficznej zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej. Jak możecie tutaj się domyślić, pogrupowane tematycznie w pewien sposób. Także przykładowo w ręku mam zbiór dotyczący po prostu ogólnie miasta Poznania, ale na przykład zbiór dotyczący również pomników poznańskich znaleźć tutaj możecie w tej serii, czy poświęcony ogólnie Wielkopolsce. Także pocztówki czy sztuki trafiają do paczki. I ostatni element na liście. Rzecz bardzo wyjątkowa, również dlatego, że w tym momencie to jest ostatni egzemplarz, który w zbiorach posiadamy. Także w tym momencie można powiedzieć, że kończymy sprzedaż, natomiast liczymy na to, że niebawem będzie dostępny do druk i powróci to do naszej oferty. Album Amicorum. Album Amicorum, czyli rodzaj pamiętnika Sztambucha, stworzonego również na podstawie elementów obecnych w naszej kolekcji rękopiśmienniczej. Rzecz bardzo taka wyjątkowa. No myślę, że osoba, która otrzyma taki pamiętnik jeszcze na przykład z jakimiś wpisami, no poczuje się naprawdę osobą wyróżnioną. Także tutaj serdecznie zachęcam do śledzenia naszej oferty, aby trzymać rękę na pulsie. Ostatni egzemplarz albumu Amicorum trafia również do paczki. W tym momencie zamówienie jest skompletowane. Do każdego zamówienia dokładamy również piękne zakładki. Zakładki, powiem jako ciekawostkę, prezentujące fragmenty witraży, które mamy w naszych oknach w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Także takie zakładki również dokładamy do każdego zamówienia. A do każdego zamówienia, które złożycie w dniach od 22 do 24 października, dołożymy także taką okolicznościową pocztówkę związaną z Nocą Księgarń 2021 roku, która przypada dokładnie 22 października. Także pocztówkę tutaj również wkładam. I w tym momencie, cóż mogę powiedzieć, że serdecznie zapraszam do korzystania z oferty naszej księgarni, do zaglądania na stronę internetową, jak również do odwiedzin budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, który znajduje się przy ulicy Ratajczaka 38/40, aby obejrzeć witraże w oknach, aby skorzystać z naszych publikacji, na przykład na miejscu, w różnych czytelniach, lub aby wypożyczyć je także do domu. Także serdecznie zapraszamy. Zachęcam też do zerknięcia na stronę internetową, ponieważ tam znajdziecie informacje odnośnie konkursu związanego z Nocą Księgarń. A w tym momencie mówię do Was, do zobaczenia w bibliotece.